Cześć, siemanko, ja jestem oczywiście Crespion, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak zauważyliście po tytule, to nie będzie znowu gra, tylko po prostu po was chcę, żeby na moim kanale było to, co było i zrobimy sobie troszkę mieszanego tego kontentu, więc się nie przejmujcie, że nie będzie gier. Też startuje mój serwer w Minecrafcie niedługo, też będzie o tym odcinek. A jeżeli nie subskrybujesz kanału, byłoby mi bardzo, bardzo miło, gdybyś to zrobił i zostawił łapeczkę w górę dla zasięgu i możesz też oczywiście dla zasięgu napisać coś w komentarzu, bo YouTube ostatnio mi też to zasięgi po prostu bardzo ucina. Ten film też jest taką próbą, chcę zobaczyć, jakie będą zasięgi w porównaniu do tego filmu, w porównaniu do gier. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam, jak montować highlights w Fortnite. Myślę, że wam coś takiego się spodoba. Ja już wam nie przedłużam i widzimy się już tam, gdzie zawsze. Dobra, więc ja jestem już na moim pulpicie i trzeba sobie wejść oczywiście do Premierka. Kto by się spodziewał? No i tworzymy sobie tam nowy projekt. Ja mam Premierka 2021. Tak, jest Premier 2021, no tak jak myślę, że w sumie większość się wie, ale dobra, nieważne, nie dzisiaj o tym. No i potrzebujemy trzy pliki. Potrzebujemy jakąś muzyczkę, potrzebujemy taki fajny dźwięk, zaraz wam go przedstawię. I potrzebujemy klip, który chcemy zmontować. Zaraz wam przedstawię tutaj takie jakby, o, przedstawię wam ten dźwięk, tylko żeby wam uszy nie wybuchły, to ja sobie to wezmę na minus 10. Coś takiego, albo pewnie to słabo było słuchać. I jeszcze raz to wam przedstawię. Dobra. Taki dźwięk macie do pobrania na moim Discordzie, link jest oczywiście w opisie i macie to na kanale Pliki, tam jest nowy kanał założony i jest specjalnie do tego. Dobra, ale przejdźmy do konkretów. Najpierw trzeba sobie wyciąć taki plik, a ja wam pokażę bez żadnych tutaj montażu, bez dźwięku to jest jak na razie. Mam coś takiego. Hop, no i muzyczka najpierw się przyda, więc sobie tutaj dam muzyczkę, od razu na minus 13 poleci, żeby wam uszy nie wybuchły. I mam taką muzyczkę, możecie chwilę posłuchać. Ja sobie na tym basie, ja chcę na tym basie, żeby był strzał, więc sobie ucinam ją w tym miejscu, wywalam tam. Idę teraz do mojego naszego kochanego klipu i szukam klatki, w którym strzeliłem i to będzie tutaj. Jeszcze, dobra, to będzie tutaj. Przerzucę sobie tu, dociągam to. Hop. Tylko jest takie, dobra. O, jeszcze zapomniałem, trzeba uciąć tą klatkę. Dobra. Hop. To wezmę sobie na początek. To wezmę na początek i zobaczcie, jak to wygląda. A, jeszcze trzeba sobie to przedłużyć. Dobra, i teraz zobaczcie, jak to wygląda. Fajnie to jak na razie wygląda, jakby w sensie w ten bas tak podkreśla to, ale okej. I pewnie też dużo osób się pyta, jak zrobić taki falowany napis. To jest bardzo, bardzo proste. Tworzymy sobie napis, na przykład Crespion. Efekt to będzie Turbulent Displays. Nakładamy. I to tak, dajemy amount tutaj, amount zamiast 50-20. Pozwólcie, że ja sobie dam to na środek. A, i to musi być na środku, takie coś, dobra. I skala 120, będzie git chyba. Więc amount to 20 i teraz tak. To coś, tutaj offset turbulence dajemy na 2500 i na 1500. Ok. Dane, zaznaczamy zegarek, teraz idziemy na sam koniec naszego napisu i dajemy sobie tutaj tą strzałeczkę reset parametr i zobaczcie, jak teraz nasz tekst wygląda, tak fajnie faluje. Oczywiście sobie to wyrenderuję enterem, hop, napis spoko faluje i teraz to tak wygląda. Tutaj sobie jeszcze trzeba stworzyć przestrzeń roboczą, taką, nie wiem, kilku sekund, żeby było można efekty jakby na tym odcinku nałożyć. One nie będą przez ten cały odcinek trwać spokojnie, w sensie przez ten stały odcinek, nie odcinek na YouTube, tylko ten tutaj. No i trzeba sobie nałożyć pierwszy efekt, który będzie się robiło tak, że sobie klikamy tutaj,
mamy sobie tutaj speed deturation, tak 77% będzie dobrze. I tutaj zadajemy optical flow, żeby było płynnie. I teraz wygląda to tak, sobie sami zobaczcie. Tu jest napis. Takie fajne slow motion, takie fajnie się zrobiło. No i dobra. Kolejnym efektem, co tu można sobie dać, to będzie tak zwany, już wam mówię, Gaussian Blur. Nakładamy sobie ten efekt i tak, to jest zwykły blur i co robimy? Przechodzimy dwie klatki do tyłu tym oto suwaczkiem, dajemy sobie zegarek 0, przechodzimy dwie kratki do klatki do przodu, dajemy sobie tutaj 20, przechodzimy tam, gdzie chcę, żeby nam się to jakby to wyresetowało, załóżmy, że tutaj, dajemy 0. I zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo fajnie. I jeszcze sobie tutaj ten mój fajny ten dźwięk nałożę. Dam sobie go na minus 5. Dobra. I zobaczmy teraz, jak to wygląda. Bardzo fajnie to teraz wygląda. Ten dźwięk tak podkreśla. Link do tego dźwięku macie oczywiście na Discordzie moim. Link w opisie. No i... jeszcze nałożę wam tutaj ostatni efekt, który to będzie tak wszystko podkreślał. Lumetri Color to jest. Nakładamy sobie na ten nasz odcinek. I tak, wchodzimy w Basic Correction. Tak, cofamy się dwie kratki do tyłu, klatki. Dajemy sobie, zaznaczamy Extrus. Idziemy do przodu, dwie. Dajemy sobie 7. I idziemy teraz do przodu 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Resetujemy. Teraz 0 dajemy. I zobaczcie sobie, jak to wygląda. Efekt końcowy naszego całego już montażu. Jednego strzału. Pokażę też wam go, wrzucę na końcu filmiku, więc oglądajcie do końca. Ja sobie wam tutaj jeszcze contrast power. I zobaczcie, jak to wygląda. A w sumie, ja tutaj jeszcze dam muzykę. Hop. O tak. No i zobaczcie, jak to wygląda. Myślę, że naprawdę bardzo spoko to wygląda. Efekt końcowy macie na końcu odcinka. A jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę. Jeżeli nie subskrybujecie, też było milutko mi, jakbyście to zrobili. Z dzwoneczkiem oczywiście, link do Discorda macie w opisie. I napiszcie, czy w ogóle łatwo coś takiego zrobić, czy wam to dobrze wytłumaczyłem, oczywiście w komentarzu. I ja wam już dźwięka nie przedłużam. I chciałem zobaczyć, jak ta aktywność tutaj będzie pod taką serią. Znowu Adobe, bo jednak też połowa kanału chce to, co było. I sobie zmieniłem, jak widzieliście, taki baner na ogólny. Nie taki skupiający się na grze, jakby. No i ja wam dźwięka nie przedłużam. Trzymajcie się, do kolejnego. Siemka. Back up in the city, I just bought a bus down. Game be sliding with me, dancing to the sundown. Fell in love, and it's like to watch them right.